Jest to pogrzeb. Jest to eksperyment XV-wieczny z ładowaniem odtrucowym. Co to znaczy? Otóż działo posiada zestaw komór prochowych wymiennych, takich jak widzicie, trzech elementów, które, to zaraz po wystrzale Państwo zobaczą, po prostu po gotowym wystrzale wyciągamy kawałek, następna. I taki zestaw obsługi to jest przynajmniej 4 do 5 osób. W porównaniu z bronią ręczną, która jest ładowana od przodowo, po prostu całość, zarówno proch, jak i kule, czyli była wprowadzona tu od wylotu. A tutaj mamy już od tyłu. Jednakże takie rozwiązanie nie przyjęło się na zbyt długo i jeszcze w XVII wieku pogrzeby zostały wycofane z użycia. Dlaczego? Podczas eksplozji część gazów prochowych ucieka przez otwór zapałowy, reszta powinna wyciekać przez lufę, tak? Ale tutaj mamy drobną nieszczelność, która wyciąga ciśnienie, które nam jest potrzebne. W związku z tym spadał zasięg skuteczny działa, była mniejsza siła, a przez to zadawało też mniejsze obrażenia. Przede wszystkim z takiego działa strzelano do siły żywej przeciwnika, a nie do, nie, do murów. No może ja już przekażę. Proszę Państwa, zaraz będzie pokaz wystrzałów, serii wystrzałów z tej armaty. Proszę o zamknięcie uszu, zastosowanie się do wszystkich porad, które Ilcz Szlachcic był łaskaw nam udzielić przy wystrzałach z broni czarnoprochowej, a my możemy podziwiać błyskawiczną obsługę Pogrzeża, czyli takiej armaty, która ma, można powiedzieć, wymienne magazynki. Już takie kasetowe magazynki są wymieniane z tyłu, czyli cała struktura nawijania broni odprzodowo jest pominięta. Widzimy tylko, że takie wkłady z nabitym prochem już gotowe do wystrzału są tylko zmieniane. Lufa pozostaje cały czas ta sama. No i taka broń jest bardzo... Ale w tamtych czasach nie było jeszcze tak doskonale opanowanej obróbki metali, żeby połączenie tego wkładu z częścią stałą lufy było na tyle szczelne, żeby po prostu przekazać całą siłę, całe ciśnienie do wylotu lufy. Ciśnienie uciekało, w związku z powyższym oczywiście strzał skuteczny nie mógł być oddany, a te strzały, które oddawano, były na krótki zasięg i bardzo niewielką siłę rażenia. Jeżeli się nie mylę, wystrzał, rycerze, czy może inaczej, wojska zaciężne ubijają się jak po prostu mrówki przy tym pogrzeżu, jest szybko dobijany i kolejny magazynek i już